Nie mów, że coś się odwaliło u ciebie też w domu. Chata mi się spaliła. Stary! Co jest? Strasznie przykry odcinek. Hej, słuchajcie, dzisiaj na kanale miał być w ogóle inny odcinek, ale z racji tego, że na Ferajnie dzieją się niepokojące rzeczy, a w zasadzie działy się podczas nagrywania filmu z MWK, w ogóle cześć MWK, siemanko. Mega dziwne, ej, serio. Tak, opowiemy wam generalnie, co się stało. I będzie was prosić też o pomoc, żebyście nam pomogli jakoś to rozwiązać, bo jest... To jest mega dziwne, tak. Naprawdę. Ktoś spalił mi wieżę, widzowie. Jeżeli tak. Chcecie zobaczyć perspektywę, jak to się stało, zapraszam na mój kanał. Ale to jest najmniej istotne, bo nie wiemy, kto to zrobił. Dokładnie, bo spalił się cały jego dom. Także tak, zostawiajcie, słuchajcie, łapeczki w górę pod odcineczkiem tutaj. Jak dobijemy 5000 łapek w górę, to wydaje mi się, że będzie chłodniej na dworze. Pewnie tak będzie. Także Przejdźmy do oglądania. No, także dzień dobry, słuchaj. Opowiedz nam, MWK, co tutaj się u ciebie generalnie stało? Stary, bo... no nie wiem, oprowadzałeś mnie po Ferajnie u mnie przecież na odcinku i stary, sam wiesz, że... No nie wiem, wieża po prostu zaczęła się palić. Tak, w ogóle jakby bez naszej ingerencji, bo to nie jest nic tak, nie że... Nic nie zrobiliśmy, co my mieliśmy, stary, zrobić? Że się trolujemy czy coś. Wszystko zresztą możecie zobaczyć na odcinku MWK. Tam w karcie macie u góry po prawej stronie. I chodźcie zobaczyć, co się stało z tą całą wieżą. Naprawdę podejrzane, stary, w sensie, ej, no takich akcji na Ferajnie jeszcze nie było. Tak, plus słuchajcie, zielony krzyż. Nie wiemy, czy to nie jest jakiś, nie napisem wiem. Wróciłem, stary, ej, no bez tak. Przesady, w sensie, to jest creepy. Zaczynam się bać, już walić tą wieżę, ale ja myślę, że nie jesteśmy po prostu bezpieczni na Ferajnie, stary. Tak, plus patrząc na to, że nikogo nie było, nie, na serwerze. Patrzcie, co się stało z wieżą. Jest tragedia całkowicie jakaś, spalona. Tragedia. Próbowaliśmy ją jeszcze ratować wodą, żeby ją jakoś ugasić, ale no nic z tego w ogóle. Dobrze, że jest na tyle wielka i długa, stary, że się nie spaliła cała, tylko w połowie po prostu się przestała palić. Tak, ten ogień się wypalał, nie? I widać, że tam u góry w miarę stary, tak zostało, ale... I tak to nie wygląda za dobrze, nie wiem w sumie, co teraz z tym robić. Totalnie nie wiem, co z tym no zrobić. No właśnie, tak. czy to naprawiać, bo... Ja nie wiem, czy jest sens w ogóle. Czy to po prostu zniszczyć, nie? Łatwiej będzie to zniszczyć, stary, naprawdę. Bo to wygląda strasznie. Jeszcze pokażę ten krzyż, który jest z tyłu. Ej, jakby... właśnie, bo tutaj jest misja do was, widzowie. Musicie napisać, kto to mógł zrobić. Nie jestem pewny, czy to wiesz, że nie ma jakiegoś ataku czy coś nawet na serwer. W sensie, to jest tak powalone, to jest tak... Patrz. Absurdalne, co się stało, to widzicie? Że... Zobaczcie, coś takiego. Wróciłem to jest, i... To jest dziwne, po prostu. Ślane szmaragdy, nie? Jakby to jest w ogóle... No nie wiem, stary, ja jestem w szoku po prostu, bo graliśmy sobie jakby nigdy nic, poszliśmy spać, nagle Enzi patrzy, a wieża się pali, to jest dziwne po prostu. Tak, stary. I to wszystko stało się normalnie podczas odcinka, jakby... Tak, dokładnie, grając sobie, tak, no... To jest podejrzane, stary. Nie było nawet możliwości, żeby ktoś wszedł na serwer w tym czasie, żeby cokolwiek się stało. Więc, nie, jakby... stary, bo nikt nie wbił, kurde. No, no. Właśnie, no nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo, nasze poszlaki jedyne to są, słuchajcie, bloki emeraldu ułożone w krzyż i tabliczka wróciłem. Waszym zadaniem jest, słuchajcie, ten, wymyślenie kto mógł to być, w sensie... Tak, napiszcie, kto mógł to być, jak myślicie chociaż, kto mógł to zrobić? Ja myślę, stary, że ktoś na pewno wie. No, pewnie tak, no bo... Nie wiem, nawet nie mam widzowie, czym... oni zawsze wszystko wiedzą, no, stary. No, nawet nie bardzo ja wiem, myślę, z kim mam to połączyć. No ja też nie, totalnie, stary. Tym bardziej, że zobacz, weź zrób, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bloków emeraldów. No to skąd takie coś wziąć? No w sumie, ja nie wiem, jakby... ja sam mam emeraldy, stary, mam 13 bloków, ale mam też 21 bloków, stary, złota, nie? A. No jak no. Się kopie, to... A nie, bo emeraldy przecież moje... można handlować z tymi, z wieśniakami. No ja dobra, to ja trochę odwaliłem, stary. Teraz, ale... O, wiesz co, może chociaż tą wodę stąd zabierzemy, co? Wodę? No. wieży, tak? Tak, 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 żeby jakoś to ogarnąć, już delikatnie. Wiesz co, tej wody jest tyle, ej, w ogóle... Ej, może się prześpimy, co, przy okazji? No, tu jest łóżko koło mnie, jesteś gdzieś koło mnie tutaj? Nie, jestem koło siebie, stary, koło wieży, ale już leżę, stary. A, dobra, to ja się położę, się prześpimy. Okej! Okay. Nie ma problemy. Nie, ale mega ciekawy jestem. Tym bardziej, że nie wiem, czy wiesz, ale też dealer odleciał, nie? Z Ferajny jakiś czas temu. To? No, samolotem. Takim. Prawdę? Zbudował samolot? Tak, i samolotem odleciał na 20 parę tysięcy kratek, jak tam patrzyłem chyba. Masakra. To jest. Trochę świru z niego. Trochę tak, stary, w sensie dziwne. Ej, dobra, gdzie ty jesteś? Wpływam do góry. Nie wiem, czy ta woda się na zaczyna. Na wieży, stary. Tak, na wieży. A, no a mam, dobra, mam. To ten basen po prostu jest. To stąd tak basen? Leci. Tutaj, czy nie? Czekaj, zakleję sobie. Nie, czy ta woda spłynie, wiele, jak usunąłem stary. To? W sensie,
kurczę, nie wiem, stary. Bo wiele, wiele miejsc było z wodą, wiesz, w sensie... A gdzie postawiłeś wodę? Aha, ta, z taką wodą. Dużo pokoi, stary, wiesz? Kurde, ile to jest sprzątania, ja nie mogę... No, stary, ja nie wiem, co ja z tym zrobię, ta wieża jest porąbana. W sensie, już mi się nie podoba, że mam wieżę, stary, tak szczerze. O, ej, spada ta woda, stary. No bo jedno zniszczyłem, ale to jest jeszcze więcej tych bloków. Ciekawe okay, jest, co, wiesz co, czy to tylko u ciebie tak się podziało, czy jeszcze gdzieśkolwiek. W jakimś innym miejscu. Chociaż chodziliśmy, nie? U ciebie na odcinku przecież po całej przecież tej... Przecież całą ferajnę, stary, zwiedziliśmy. No. Właśnie no to właśnie. Jest podejrzane, ała. To jest najbardziej podejrzane, stary. Tak, bo jakby sami doskonale wiecie, że zawsze odcinki z MWK są dosyć śmieszne i tak dalej, tak teraz faktycznie jesteśmy no takim... trochę się poryliśmy po prostu, no? Stary, nie? A ktoś musi mieć bekę mega z tego. Myślisz, ktoś stary, nie wiem. O kurde, tam jeszcze wiesz, że jest woda. Ja jestem ciekawy po prostu, kto to mógł zrobić, stary, naprawdę. Tak, ty wiesz, że to takie, no... chamskie, no nie? Mega chamskie swoją drogą. Stary, no wiesz, wydaje mi się, że żaden gracz by tego nie zrobił, dlatego, stary, że... no po co podpalać komuś domek, no halo, stary. No właśnie, ty wiesz, że to jest naprawdę... W sensie, to nie byłby nawet troll, tylko to by było mega chamskie, tak po prostu, stary, nie? Tak no się właśnie, nie robi. No właśnie. Tak się nie robi, stary, nie? Na takiej zasadzie. No ale ojej, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To nawalone. No słuchaj, całą wodę udało mi się usunąć. A ja nie? Widzę właśnie, stary, jakoś że nie ma już tej wody. Jakoś to już wygląda. Stary. No, no wygląda, a... stary, nie wygląda. No teraz dopiero będzie widać, nie, jakie są zniszczenia. No stary, podejdę sobie do góry. Duże są zniszczenia, stary, no umówmy. O fuck, ej, jak ta woda była, to tak źle jeszcze nie wyglądała. Tutaj na środku jest całkowicie taki prześwit wielki, jest nie? Taki pusta, stary, pustka. O, o nie, to wygląda pracy. Jak taka największa... Na wieżę, stary. Masakra, ej, nie ma sensu, w sensie, nie będę jej odbudowywał, nie ma opcji, stary, w sensie, no wydaje mi się, że nie, no... No po co, stary? Tym bardziej wiesz, żeby to było takie proste, że masz jakiś tam wzór i budujesz sobie, a to jest całkowicie w ogóle szukasz, co zostało zniszczone, co nie. No, w sensie, tu też dużo pokoi było, stary, wiesz? No bo, nie, ktoś ci to no, robił, w ogóle te pokoje? Stary, tak, i te Sims żelaznym. No ja kiedyś wszedłem, patrzę i na każdym piętrze coś innego, mówię, no tak, o no, panie! Miałem, stary, nagrywać chowanego w tej wieży i już nie nagram, bo się spaliła, ktoś mi ją podpalił, no nie, nie wierzę. Szkoda, że schodów nie, bo takie szanse byłoby coś ogarnąć z tym chowanym, no, nie? No tak, stary, jak teraz to można zrobić, stary, turniej parkoura w tej wieży i nic więcej, stary. Kto pierwszy na górze, ten wygrywa, nie wiem, stary, kawałek dirta, no nie wiem, stary, tak, serio, talon na dirta. Stary, mega słabo. Nie podoba mi się to, stary. Na coś trzeba coś zrobić, bo to... Teraz to w ogóle... Nie masz gdzie mieszkać w zasadzie, nie? Ta wieża spyciła lekko ferajny, nie mówię, że nie, ale teraz to już w ogóle, stary. No, teraz to jest taka totalna rudera, wiesz, jakby no, całkowicie, nie, nie wiem. Stary, zaraz ginę, będę tak skakał, nie. Ej, nie, no, więc generalnie widzowie, no... Nie napisać, kto by to mógł być według was. Wydaje mi się, że wy wiecie, bo wy jesteście wszystko Tak, też mi się wydaje, że no. Możecie wiedzieć. Wiesz co, bo nie skończyłem, nie wiem czy chcesz dalej ferajdę jakby oglądać, co się pozmieniało, ale koło mojego domku dużo się pozmieniało. Co ci się swoją pozmieniało? Drogą. Za domkiem pobudowała się lunka? Czy jakoś budował... tak? Ta lunka za tobą mieszka? Ona nie, koło Karolem? Mnie, zaraz ob... Znaczy właśnie nie wiem kto to jest, nie pamiętam, ciężko mi teraz sobie może, przypomnieć. No to tutaj po lewej stronie, pewno wiedzą. Zaraz przy policji. Znaczy tam będzie chyba tabliczka, wiesz? Taki nawet dosyć ładny ten domek, za matrunerem tutaj jest. Nie wiem, stary. Nie, dawno tu nie grałem, nie widziałem. Stary. I to będzie... O, tutaj jest taki płotek, różowy domek. I nawet ładnie jest to zrobione, słuchaj. W środku z tym wszystkim. Aha, tu, o no. Lol, o lol, ej, ładna chata. Ci powiem kozackie. W sensie, ej, stary, takie gospodarstwo. Tak, ale w środku jakie ma bajery śmieszne. Własność o, lunka, lunki, widzisz? No. Zobacz, co to jest tutaj. Nie wiem, co wow. To jest w zasadzie, ale... I w takie sensie, trochę feng shui. Takie, to jest chyba dla kota, stary, wiesz? A, żeby się drapał. No. Tutaj komputer ma, zobacz. Beka, nie? Chlebem, stary, chleb jest spoko. Chleb na tapecie. A, i tutaj ma, stary, nawet mapkę, popatrz. Ej, wow. Kurde, nie wiedziałem. Ej, czemu ej pierwszy raz sobie wszedłem w ogóle. A, ja nie wiedziałem nawet, że taki domek tu powstał, stary, ale spoko, o, mega fajnie. Mega a też fajnie. Mam taki plan u siebie, wiesz? U siebie w domu zrobiłem taką dziurę. Nie, stary, no ja bym musiał zacząć też, kurde, coś chyba, nie wiem, budować, bo ta wieża, to wiesz, co? No nie fajna akcja, no, nie coś fajne. By trzeba było z tym zrobić. Możemy wziąć koble i ją okleić. Wiesz, taki sarkofag na niej zrobić, jak jest nad tym, nad Czarnobylem. Nad reaktorem. Co jest? Ej, stary. W twoim domu nie ma... Stary, jaki ty miałeś
kolor podłogi. U ciebie coś się stało, stary chyba. No. Widzisz ten zielony krzyż z daleka? Ej, ale nie mam... Stary, nie, nie mów, nie mów. Nie mów, że coś się odwaliło u ciebie też w domu. Chata mi się spaliła. Stary, co jest? Ej. Enzi, co jest zgrane? Co, o co tu chodzi? Stary. Nie wiem, ale... Stary... What the fuck? Ty też masz spaloną chatę. No, ale nikt nie wchodził na serwer. Stary! Przez cały czas byliśmy, nawet tutaj zaczynałem. Też jest ten krzyż z tym napisem, wróciłem! Ej, no... no nikt nie może nas trollować nawet. Nie, ja nie, nie. Stary, no bo to nie jest troll. Ktoś by był mega chamski, jakby nas trollował. A to samo nie, jest. Nie, ja w to nie wierzę, stary. W sensie, ej, ten sam krzyż... Też... Coś spalił, stary, nie, to jest podejrzane. To jest podejrzane. Ja myślę, że coś trzeba z tym zrobić, stary. Nie wiem. Całą chatę ci spalił, nawet nie masz tych. No, skrzynki przetrwały tutaj jeszcze. Aha, bo panda mi uciekła. Kurde, nawet to się... Wszystko się spaliło, stary. Tak. O nie, ej, wszystko, wszystko, o stary. O nie, nawet biblioteczki. Stary, ale mega słabo. No, ale no nikogo nie było na serwerze, stary. Wiesz co, ja bym chciał, żeby chłopaki spojrzeli, nie wiem, czy po logach, czy po czymś, czy ktoś w ogóle wchodził na serwer, nawet nie wiem, czy to zdalnie można coś takiego zrobić? Ja myślę, że na pewno można sprawdzić, kto wbija na serwer. Znaczy, stary, zacznijmy od tego, że my byśmy widzieli, kto no bo ktoś na tutaj serwer. Jest, no stary, przecież to było ile? No jak patrzę sobie tutaj, to było 9 minut temu, jak tutaj staliśmy. Mordo, ale no właśnie, to raz, a dwa, że to jest niemożliwe po prostu. Tym bardziej, że naprawiałem swój dom 2 dni temu, nie? Tutaj co jest ta dziura, tutaj TNT miałem przez Street Susa położone. Tutaj? No, wszystkie skrzynki mi rozwalił teraz. Od nowa muszę całość naprawiać. Myślisz, że to Street Sus zrobił, stary? Street Sus? Nie, no, on mi to tylko dupnął, wątpię, żeby znowu coś takiego robił. Ej, no mega słabo, co ale bo byśmy go wiedzieli, że jest na serwerze, no to ci powiadomienia są włączone, zobacz. Wyjdę, stary. Wejdę i będziesz widział, że wszedłem, nie? Jakby no widać, stary, normalnie. No właśnie, no to... Ej, nie, coś nawet tu nie gra. Wiem, czy jest komenda, że można było coś takiego ukryć, to jest... Bez sensu. Nie wiem. Nie, coś tu jest naprawdę nie tak, w sensie, spalili nam chaty, stary, jako jedynym na ferajnie, mi się to nie podoba, stary. No, i to serio, w przeciągu to ilu? 30-40 minut takie rzeczy? No tak, stary, odkąd zaczęliśmy nagrywać, stary, to one płoną po prostu. A nawet kawałek tego mi się zajął. Płotu. O nie. Ej, stary. Widzowie muszą nie, napisać. Tabliczki stop donatorami się zjarały. Gdzie, o fuck, tutaj. O nie. To były. Będę musiał je naprawić. O nie, panie. Nie, ja myślę, stary, że widzowie muszą wiedzieć, kto to jest, stary. No, piszcie, jak myślicie, ale to... Ej, bardzo mega niefajnie, słabo. Nie? W ogóle... jest smutno, stary. No, aż mi humor całkowicie tak zszedł, wiesz, żeby sobie jak kręcić tyle budowaliśmy te wszystkie nasze budowle, w sensie ja wierzę, ty tutaj chatę. No ja mniej to je straciłem, ale no mimo wszystko, no... No stary, no niemiły troll, stary. Ale myślisz, że ktoś to zrobił, stary, z Ferajny, z graczy Ferajny, stary, jako troll? Wątpię, no byśmy wiedzieli, że ktoś wszedł. Znaczy, nikt kurde, nie ma no ja dostępu nie wiem, do serwera, jakby do, wiesz, do tych... do panelu, nie? Tak mi się wydaje, żeby nawet coś, cokolwiek dla zrobić mnie, dla mnie poza to jest serwem. Po prostu podejrzane, stary. Już nieraz były jakieś różne akcje z tymi, wiesz, hakerami i tak dalej, stary. Ej, patrz, daję mu kwiatuszek, a on nie chce. Wow, co jest? Obrażony. Pa. Nie da ci kwiatka, bo głupi, nie lubię golemów. Ja chcę kakę. Strasznie lubię go... Tos. Dał ci? No. Ale ty jesteś śmieszny. Chcesz jagódkę? Chcesz jagódkę? Nie, ale no... Ej, nie, mega słabo, stary. Będzie trzeba to ogarnąć. Ja myślę, że na ten moment powinniśmy to powiedzieć chłopakom. No, żeby chociaż sprawdzili żeby i tak dalej też. Żeby uważali, stary, zacznijmy od tego, żeby nie zginęli czy coś. No bo, no, można naprawdę... Może się zrobić nieciekawie, stary. No. Nie, no bo cały dom jest mimo wszystko no halo, mówmy się, Enzi, tylko my mamy spalone domki. Każdy inny domek stoi normalnie. No, ale też tylko my jesteśmy na serwie jakby no w właśnie, ten czas, w tym momencie, nie? Wiadomo stary, co by było, wiesz, jakby teraz znowu ktoś wszedł sobie pograć, to znowu coś takiego by się nie odwaliło. Ja nie wiem, ktoś stary, nie odwali, no wiadomo, że to ktoś musi robić. Będzie trzeba, stary, śledzić Ferajny teraz dosyć mocno, żeby, wiesz... Żeby wiedzieć, kto to zrobił, no ale kurde, i tak się nie dowiemy, będziemy musieli zrobić jakąś tą. No mamy tylko to w zasadzie, tak? No tylko to. No tylko to, to jest jedyny znak, stary. Jedyna poszlaka to jest właśnie zielony krzyż z napisem wróciłem, stary. To jest... Kto?
tam nie mógł wrócić, no raz ja była nie, tak, jest ale tak... stary, ja tak teraz sobie myślę, to nie wiem po co nagrywaliśmy te odcinki. Byśmy mieli chociaż całe chaty. No, no serio, faktycznie mogliśmy nawet jakąś mapkę czy coś, nie wiem. Tragedia. W sensie, jakby miał być pomysł taki, że chcieliśmy nagrać odcinek oprowadzający po prostu, a tutaj wychodzi na to, że mamy dwa materiały z tego, że nam domy rozwalili. Stary, no mega słabo. Bo wszystko inne wygląda w miarę okej tej na ferajnie. No stary, no nic nie jest rozwalone na tej ferajnie poza naszymi domami. I pizza to zgniła, nie? No ale pizza to zgniła, bo stary już trochę stoi tutaj, nie? Nie wiem, dla mnie to jest już co strasznie powolone. Ja stary, no nie wiem, będzie trzeba porozmawiać z chłopakami i może oni będą wiedzieć, ale myślę, że widzowie też będą wiedzieć, stary. Znaczy, może widzowie może coś zauważyli, jakieś poszlaki czy coś, wiesz? Jest mam nadzieję, no zobaczymy, no ważne, żebyście słuchajcie, lajkowali komentarze, w sensie, no możecie też spamować, ale jeżeli będziecie widzieli komentarz, który też uważacie, że w sensie, że to ktoś taki mógł zrobić, po prostu polajkujcie i będziecie wiedzieć, nie o co chodzi. W każdym razie, no co, ja nie będę chyba tego ciągnął, bo nie ma co w ogóle tutaj teraz stary, pokazać mi. Odbudowywać domy, te odcinki będą nie, no bez sensu, bez sensu, no i kogo to interesuje, nie, jak się dom odbudowuje, także nie, no jest mi smutno, stary. Słuchajcie, dzięki, że byliście na odcinku. Mam nadzieję, że napiszecie, jak to mógł to zrobić. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Jeszcze dowiemy się od chłopaków, jak to tam wyglądało. No, pogadamy z chłopakami jeszcze. Także co, no możecie łapeczkę w górę zostawić, taką na pocieszenie, byłoby miło, no, naprawdę. No, serio, przydałoby się, stary. Strasznie przykry odcinek. Serio smutny, nie? Smutny tak, odcinek, no, stary. Mówię, dla Beki jeszcze, jak czasami coś tam się stanie, można się pośmiać, a tutaj... To znacznie przykro, serio. Robi trochę. Także no. Tyle pracy, stary, masakra. No nic, także dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się. Siema! Do zobaczenia, cześć, pa pa. Hej.